Nie, nie jestem singielką. Bardzo lubię wydawać pieniądze na prezenty. Dobra, przybitkę fajne. Pierwsza fryzurka poszła w niepamięć na razie, chociaż nie wiadomo, czy nie skuszę się i kiedyś do niej nie wrócę, bo ją bardzo lubiłam. Myślę, że dalej pracowałabym w zawodzie higienistki stomatologicznej. Oczywiście, że może, jest taka opcja zawsze, ale trasy koncertowe są na tyle męczące, że rzadko to praktykujemy, ale gdy gram blisko lub gdy mam jakieś fajną trasę, na przykład nad morzem, to czasami ze mną jedzie. Nie, paliłam kiedyś, ale na szczęście już od bardzo, bardzo dawna nie palę. Nie, nie jestem singielką. Myślę, że przyjdzie taki moment w naszym życiu, że staniemy przed ślubnym kobiercem. To jest właśnie takie podchwytliwe, bo ja ogólnie jestem bardziej dresiaro, zawsze za taką się uważałam, ale gdy trzeba, to lubię założyć też sukienkę. Ja myślę, że każdemu artyście przez myśl coś takiego chociaż raz przez głowę przeszło. Ja nigdy nie mówię nigdy. Jeżeli mam taki dzień naprawdę tragiczny, że już gdy otwieram oczy i naprawdę czuję, że będzie źle, po prostu zmuszam się. Zmuszam się, wstaję, nie leżę, nie przeciągam tego, tylko po prostu wstaję, ubieram się w strój i nie szukam wymówek. Tylko po prostu siadam na rowerek lub wychodzę na dwór i idę biegać. Słuchawki używam z firmy Apple. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli macie iPhone'a, naprawdę świetnie się sprawdzają. Bardzo lubię wydawać pieniądze na prezenty. Lubię obdarowywać innych. Jeżeli mam takie możliwości, to po prostu lubię to robić, naprawdę. Myślę, że nie. Na pewno w jakimś stopniu zmienił charakter mojego życia, ale jeżeli chodzi o mój charakter, o to jaka jestem, jaka byłam, to myślę, że wszystkie osoby, które mnie znają, to potwierdzą, że jestem taką samą wariatką jak sprzed lat. Zależy jakie plotki, no w tym momencie to już mnie to tak naprawdę chyba śmieszy, gdy czytam o sobie jakieś takie naprawdę niestworzone rzeczy. Myślę, że podchodzę do tego bardzo humorystycznie. No ja myślę, że moc podświadomości bardzo dużo może zdziałać. W każdym prawie coś jest i myślę, że w ogóle warto wierzyć w różne rzeczy. Ja wierzę w wiele rzeczy, z których niektórzy się śmieją, a myślę, że wiara czyni cuda i trzeba po prostu w coś wierzyć. Nie montuję sama filmów. Filmy montuje mój Krzyś, który tak naprawdę zmotywował mnie do tego, żebym ten kanał założyła, który był tak naprawdę całym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, żeby właśnie w taki sposób do Was dotarła. Także ja się cieszę i dziękuję mu, że mnie do tego motywuje, że mi pomaga, że montuje. Pozdrowimy wszystkich już, bo pytacie się o Krzysia. Krzyś jest, pomaga mi bardzo, także to jest właśnie sprawca całego zamieszania. Kawa. I kawa i trening. No zawsze takie były, są i będą, więc no oczywiście, że wierzę. Oj, na sekret może mu wiecznej młodości, żeby się nigdy nie zestarzeć. Urodziny. Jak ja lubię program. O Boże. Familiada. Może być, lubię Kubę Wojewódzkiego. Kuchenne rewolucje czasami. Na pewno jest dużo takich piosenek. Ale ja raczej wolę myśleć o pozytywach niż o negatywach, więc jak nie cierpię czegoś, to po prostu tego nie włączam, nie słucham i nawet nie chcę o tym mówić. Podróż do Islandii. To moja tajemnica.
Ja myślę, że wszystko, co jest związane z ziemniakami. Uwielbiam różne takie właśnie nasze typowo podlaskie potrawy. Placki ziemniaczane, kałduny, kopytka. No wszystko to po prostu uwielbiam, chłonę. Dres. Miałam już taką okazję, znaczy taką małą rolę w serialu, ale tak. Marzy mi się jeszcze to, żeby zagrać jakąś fajną rolę właśnie w filmie. Tylko coś takiego konkretnego. Kto ich nie ma? Każdy musi mieć jakiś sekret.